Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Seth Donner z What is Wrestling, witam was w WIW News i dziś porozmawiamy sobie o takich rzeczach jak kontuzje zawodników po Royal Rumble i Monday Night Raw, jak wygląda kontrakt Edge'a z WWE, ratingi Raw po Royal Rumble, Andrade zawieszony na 30 dni i prawdopodobna przeciwniczka Charlotte Flair na WrestleMania 36. Zacznijmy od tego, co przykuło największą uwagę świata wrestlingu podczas Royal Rumble 2020, czyli powrót 11-krotnego mistrza świata wagi ciężkiej Edge'a. Rated R Superstar pojawił się w Royal Rumble meczu z numerem 21 i dotrwał do samej końcówki tego starcia. Ostatecznie został wyeliminowany przez Romana Reignsa, który sam został wyeliminowany przez zwycięzcę Drew McIntyre'a. Pogłoski o jego powrocie obiegły internet w ostatnim miesiącu, jednak nadal nie było wiadomo dokładnie co i jak. Teraz już po Royal Rumble i po Raw wiemy, że powracą do ringu na dłużej jako czynny zawodnik. Patrząc na wszystkie wydarzenia, które otoczyły jego postać, wnioskować można, że dostaniemy jego walkę z Randy Ortonem na WrestleMania. Choć wiele osób twierdzi, że ta dwójka może się spotkać szybciej w ringu, czyli podczas następnej gali w Arabii Saudyjskiej 27 lutego. Pomijając już tę niewiadomą, to wiemy, jak dokładnie wyglądać będzie kontrakt Edge'a z WWE, który podobno został na nowo podpisany w noc Royal Rumble. Obecnie Rated R staje się jedną z najlepiej zarabiających osób federacji, ponieważ w ciągu roku ma zgarniać dokładnie 3 miliony dolarów. Obecny kontrakt został podpisany na 3 lata, gdzie to Edge ma wystąpić w ringu 5 razy rocznie. Federacja chciała tylko 3 występy w ringu, ale sam Edge dodał, że jeśli zajdzie potrzeba, to można i więcej. Prócz samych walk ma pojawić się w WWE TV minimum 25 razy na przestrzeni całego kontraktu, więc już jedna walka i jedno pojawienie się zostało skreślone w tym roku. Jako małą ciekawostkę dodam, że Edge prawie podpisał kontrakt z All Elite Wrestling. Vince nie chciał jego powrotu do federacji, póki nie usłyszał, że AEW się nim interesuje. Wtedy, aby zabezpieczyć Edge'a u siebie, zaproponował mu gigantyczny kontrakt. Powrót Edge'a jednak nie był takim pozytywnym momentem dla jednej gwiazdy, która znajdowała się w ringu podczas Royal Rumble meczu. Zapewne wiele osób zauważyło, że podczas walki bardzo szybko wyeliminowany został AJ Styles. Okazuje się, że doznał on kontuzji podczas otrzymania speara od Edge'a. Jak się dokładnie temu przyjrzeć, to rzeczywiście widać, jak AJ bardzo źle ląduje na barku i natychmiastowo nawiązuje kontakt z sędziami. Po chwili pojawia się lekarz, który przez dłuższy czas rozmawia z AJ'em. Po chwili jednak ten wstaje, podchodzi do Edge'a, mówi coś mu na ucho i bum, już go nie ma w ringu. Został on bardzo szybko zbadany przez lekarza na zapleczu, który zdecydował się unieruchomić jego ramię i całą rękę. Na dany moment nie wiadomo dokładnie, jak bardzo poważna jest jego kontuzja, jednak niektóre źródła mówią, że federacja obawia się braku Stylesa na WrestleMania. Oznacza to, że kontuzja może być poważna. Inną ciekawą rzeczą jest fakt, że Styles miał zawalczyć na największy ze scen z Randym Ortonem, tak samo jak rok temu. Jednak po Royal Rumble plany natychmiastowo się zmieniły i Orton jest teraz w programie z Edge'em, który prawdopodobnie doprowadzi ich do WrestleMania. Skoro jesteśmy przy kontuzjach, to trzeba wspomnieć o osobie, która podczas Raw prawdopodobnie doznała wstrząsu mózgu. Mowa tutaj oczywiście o Samoa Joe, który brał udział w walce tag teamowej, w której znajdował się w drużynie z Kevinem Owensem przeciwko Murphy'emu i Rollinsowi. Walka ta była o tytuły tag team, które Buddy i Seth zdobyli tydzień temu z Rock Viking Raiders. Podczas walki Samoa Joe wykonał suicide dive na Buddy, jednak coś poszło nie tak. Joe bardzo dziwnie upadł na matę i przez jakiś czas kompletnie się nie podnosił. W tym momencie Raw zeszło na przerwę reklamową, a kiedy wróciliśmy, to Samoa Joe przy ringu już kompletnie nie było. Po kilku minutach Tom Phillips za stołem komentatorskim potwierdził, że lekarze i sędziowie odprowadzili zawodnika na zaplecze. Dodatkowo została pokazana powtórka i właśnie przez tą powtórkę wiele osób myślało, że to jest zaplanowane. Jednak Mike Johnson z Pro Wrestling Insider powiedział, że była to prawdziwa kontuzja i decyzję o zdjęciu Joe z pojedynku podjął jeden z lekarzy, który oświadczył, że zawodnik był niesamowicie mocno oszołomiony. Obecnie Joe przechodzi odpowiednie badania, które mają potwierdzić bądź zaprzeczyć wstrząsowi. Jednak nie jest to dla niego dobra wiadomość, ponieważ były mistrz US dopiero powrócił po przerwie spowodowaną inną kontuzją. Jest to obecnie 4. kontuzja Joe w ostatnich 3 latach, co może sprawić, że Vince i zarząd po prostu stracą na niego cierpliwość i ostatecznie zaprzestaną promowania tego zawodnika. Miejmy jednak nadzieję, że to nic wielkiego i Joe już niedługo powróci do ringu. Podczas Raw po Royal Rumble byliśmy świadkami jednego rewanżu z pay-per-view, które, bądźmy szczerzy, zdziwiło trochę wiele osób. Andrade ponownie stanął w obronie Mistrzostwa Stanów Zjednoczonych przeciwko Humberto, czyli identyczna walka jak podczas pre-show Royal Rumble. I tak samo jak poprzedniej nocy Humberto przegrał, jednak już w inny kompletnie sposób. Wydawało się, że Andrade straci tytuł, jednak pin Humberto przerwała Zelina Vega, co spowodowało dyskwalifikację mistrza. A też wiemy, że w WWE to oznacza, że mistrz nie traci tytułu. Po tym jednak Humberto zrobił coś, co Andrade chciał mu zrobić kilka tygodni temu, czyli wykonał Hammerlock DDT na odsłoniętą podłogę poza ringiem. Od razu było wiadomo, że federacja chce po prostu dać Andrade kilka tygodni wolnego, jednak jak się okazuje, powód jest kompletnie inny. Nawet jeszcze podczas trwania Raw do sieci trafiła informacja, że Andrade został zawieszony na 30 dni za złamanie Wellness Policy od WWE. Ostatnio Robert Roode i Primo zostali zawieszeni za ten sam występek. Jednak co może dziwić, to fakt, że Andrade nadal posiada tytuł US. Na dany moment nie wiadomo, co federacja planuje z tym tytułem, ale jedno jest pewne. Andrade nie zobaczymy w WWE przez najbliższe 30 dni. Wielkie problemy Monday Night Raw, jeśli chodzi o oglądalność, trwają w najlepsze. Raw po Royal Rumble zapowiadało się całkiem ciekawie, m.in. dzięki powrotowi Rated R Superstar Edge'a. Dodatkowo zapowiedziany był Drew McIntyre, który wybierze swojego przeciwnika na WrestleManie, tak samo jak i Charlotte Flair. Jak odbiło się to na oglądalności samej tygodniówki? A jest wzrost. Nie ma na co narzekać, prawda? W poprzednim tygodniu Raw średnio przyciągnęło 2 380 000 osób, a w tym tygodniu 2 400 000 osób. Niby wzrost, jednak niestety prawie niezauważalny. Pierwszą godzinę obejrzało 2 450 000, drugą 2 440 000, a trzecią 2 220 000. Jak widać, segment Edge'a był w tej najgorzej oglądanej godzinie. Obecnie spadek w WWE to norma, jednak jest inna liczba, która niepokoi jeszcze bardziej. Wrestling Observer Newsletter zauważyło, że dokładnie 4 lata temu ten sam odcinek Raw, czyli po Royal Rumble, obejrzało prawie 2 miliony osób więcej. Średnia oglądalność czerwonej tygodniówki w 2016 roku wyniosła ponad 4 miliony, a w 2019 były czasami problemy z osiągnięciem 2 milionów. Wiele osób zaznajomionych z biznesem dziwi się, że federacja i Vince nie reagują stanowczo na tak wielki spadek. Zapewne wielu z Was słyszało o sytuacji, która miała miejsce na zapleczu podczas Royal Rumble. 2 godziny przed rozpoczęciem męskiego Royal Rumble meczu do całkiem agresywnej wymiany zdań doszło pomiędzy Mattem Riddlem a obecnym mistrzem WWE Brockiem Lesnarem. Riddle znany jest obecnie z tego, że mocno prowokuje, a czasami nawet obraża starsze osoby z tego biznesu i ostatnim przykładem może być chociażby Goldberg, a teraz padło na Brocka. Jakiś czas temu Matt zamieścił tweet, gdzie napisał, że mógłby spokojnie w prawdziwej walce zakończyć karierę Lesnara. Następnie prowokował jego profil, oznaczał jego prywatny profil, oznaczał Heymana itd., itd. Podczas Royal Rumble dwójka spotkała się i Brock postanowił powiedzieć kilka słów, cytuję. Dzieciaku, możesz przestać wymieniać moje imię i oznaczać mnie w swoich gównopostach, ponieważ nigdy nie będziemy razem współpracować. Już nigdy. Po tej informacji Dave Meltzer ujawnił, że na zapleczu Riddle nie ma dobrej opinii i wiele osób po prostu nie chce już z nim współpracować. Osobami, które już nawet nie chcą go widzieć na zapleczu są m.in. Paul Heyman i Vince McMahon, więc kto wie, co czeka Riddla po finale turnieju Tag Team w NXT. I ostatnim tematem dzisiaj będzie sprawa zwycięzczyni kobiecego Royal Rumble meczu. Charlotte Flair zaskoczyła wszystkich tę niedzielę, ponieważ 90% osób stawiało na zwycięstwo Rondy Rousey bądź Shayny Baszler. Pierwsza nawet się nie pojawiła, a Baszler, bądźmy szczerzy, zaliczyła całkiem dobry występ. Jednak podczas Raw Charlotte miała ogłosić, z kim chce zawalczyć podczas WrestleManii, a raczej o jaki tytuł, ponieważ mistrzyni do największej ze scen przecież może się zmienić. Na dany moment wiemy, że na tą galę planowane są pojedynki o tytuły, które kompletnie nie dotyczą Charlotte, czyli Sasha Banks kontra Bayley o SmackDown Women's Championship i Becky kontra Baszler o Raw Women's Championship. Okazuje się, że WWE chce ponownie postawić NXT dość wysoko i Charlotte do walki ma wyzwać właśnie Rhea Ripley, która obecnie jest mistrzynią kobiet NXT. Prawdopodobnie Charlotte pojawi się na którymś odcinku żółtej tygodniówki i po prostu rzuci wyzwanie mistrzyni. Jest to kolejny krok WWE w postawieniu NXT jako równy brand ze SmackDown i Raw, ponieważ pierwszym krokiem było Survivor Series 2019. Tam przypomnę, że NXT kompletnie rozgromiło dwa główne brandy. Wiele osób uważa, że będzie to dobre rozwiązanie, które wykluczy setny pojedynek Charlotte z Becky bądź z Bayley. Jednak pytanie brzmi, czy Rhea Ripley będzie mistrzynią NXT do WrestleMania 36? Przed nami NXT TakeOver Portland, gdzie będzie broniła swojego tytułu przeciwko Biance Belair. Tak więc pojawienie się Charlotte i wyzwanie Rhea Ripley do walki na WrestleMania przypadkiem nie spoileruje nam wyniku z NXT TakeOver Portland? Kto wie, musimy czekać do NXT TakeOver. A wy chcecie zobaczyć pojedynek pomiędzy Charlotte a Ripley? Dajcie nam znać w komentarzach. Dodatkowo zapraszamy na nasze social media takie jak Facebook czy Instagram, gdzie możecie znaleźć masę ciekawych rzeczy ze świata profesjonalnego wrestlingu. Plus zapraszamy do naszej grupy dyskusyjnej na Facebooku, gdzie możecie rozmawiać z tysiącami innych osób. Link oczywiście do niej macie w opisie. Tak więc panie i panowie, ja nazywam się Seth Donner z What is Wrestling, dziękuję wam bardzo za uwagę i słyszymy się już wkrótce.